Podsumowanie to dwa słowa, zresztą bardzo wiele myśli, którym się chciałem podzielić. Podsumowanie już padło w pytaniach, więc chciałem dowiedzieć się od Bogdana, jakie kryterium Bogdan stosuje, jakie poleca na rozpoznanie tego, co w chrześcijaństwie jest prawdziwe, tego, jakie chrześcijaństwo jest prawdziwe, a jakie nie. I zapisałem sobie takie kryteria. Przepraszam, bo pisałem szybko, a jeszcze może nie wszystko zapisałem. Otóż te kryteria, których Bogdan używa, są następujące. Na mój własny, prywatny użytek ja wierzę, ja tego tak nie widzę, w mojej teologii ja się skłaniam, moje doświadczenie jest, ja nie potrafię, ja jestem w stanie powiedzieć, ja wierzę w to, co wierzę, ja nie mam takiej potrzeby, ja znalazłem, to mnie wystarcza. No dobrze, natomiast to nie jest kwestia tego, czy to może być prawda. Kwestia jest tego, jak odróżnić, czy to jest prawda od tego, czy to jest fałsz. Oczywiście to doświadczenie Bogdana może być prawdziwe. To nigdy nie podlegało dyskusji dzisiejszego wieczoru. Podlegało dyskusji, jak zweryfikować, czy ono jest prawdziwe. I na to moje pytanie nie uzyskałem, wydaje mi się, odpowiedzi. I kończąc, chciałem wrócić do tej mojej myśli kończącej tę moją pierwszą wypowiedź. Tu padły tutaj podobne słowa, którymi chciałem się podzielić, bo to jest rzeczywiście coś, co jest dla mnie ogromnym jakby problemem, jak patrzę na chrześcijaństwo i próbuję je zrozumieć. Zwłaszcza do państwa, którzy jesteście rodzicami, jesteśmy w stanie skierować takie pytanie. Czy wy, skoro źli jesteście, jak dziecko was prosi o chleb, czy podacie mu kamień, a czy jak was prosi o rybę, czy podacie mu węża? Więc jeżeli Bóg jest Ojcem, który jest dobry, który jest kochający i chce podać człowiekowi wiadomość, która go może uchronić przed największym nieszczęściem, jakie tylko może człowieka spotkać, czyli piekłem, to który z was, będący rodzicami, gdybyście chcieli zakomunikować swojemu dziecku coś, co go uchroni przed cierpieniem, piekłem i tak dalej, kto z was wybrałby taki sposób komunikacji, że my do dzisiaj nie jesteśmy w stanie się połapać, na czym ta wiadomość właściwie polega? My ludzie, wy rodzice, kto z was wybrałby ten sposób komunikacji, który, jak sam Bogdan przyznaje, powoduje, doprowadza, dopuszcza taką wielką rozbieżność tego, na czym ta wiadomość, najważniejsza wiadomość w dziejach właściwie polega. Bo jeżeli wy jako rodzice nie jesteście w stanie sobie wyobrazić czegoś innego niż absolutnie jednoznaczne, pilne, natychmiastowe, łatwe do zrozumienia, przekazanie dziecku tego, co macie do przekazania, to dlaczego mieści się wam w głowach taki Bóg, który jest o wiele bardziej kochającym rodzicem niż wy, a zrobił taki problem wszystkim, którzy są zainteresowani tą wiadomością? To jest... Nie. To jest pytanie, które najbardziej jakoś mnie porusza w całym tym temacie. Nie wydaje mi się, żebym uzyskał od Bogdana odpowiedź na nie. Może uzyskam za chwilę.